Witam serdecznie, Maciej Wudzik. Tak przy okazji, ostatnio nagrywałem filmik i mówiłem tam o soi w mieszankach i wspomniałem o tych kukurydzach, które tam teraz będą dostępne w Karmach Goldings, czyli tu zaraz je pokażemy, ale tam na wstępie jeszcze, no mówię, nie nagrywałem tego filmu, żeby ktoś tak tam sobie, że nie możemy sprzedać czy coś w tym stylu. Po prostu ostrzegam. Ostrzegam nad tym, że jeżeli soja, to tak jak mówiłem, soja tylko sprażona, nie soja surowa. I to jest, ja nie wiem dlaczego niektórzy zaraz w tych głowach mają jakieś dziwne myśli i po prostu najeżdżają, obojętnie co się powie, to nie wiem, czy to niespełnieni ludzie są, czy tak jak mówię, czy mają w domu bardzo ciężko, żona jego tłucze, to on się musi wyżyć na czymś innym widocznie. A tu przy okazji tych kukurydz, to są już nasze polskie kukurydze, to jest kukurydza Crips. Trzeba sobie, jak przyjdą karmy, sobie możecie wyciągnąć i sobie sprawdzić siłę kołkowania. Jest idealna siła kołkowania jednej i drugiej. To jest też nasza czarna, polska kukurydza, bardzo ładna. Czyli one są jeszcze, nie są nawet jeszcze wyczyszczone, czyli jeszcze troszeczkę tego kurzu na sobie mają, ale jeżeli, mówię, tam je będą wydmuchane, o to proszę, jak zaraz się świeci, bo to jest po prostu wysypane z wora do takiej torebki, ale jak ona się, ten to jest rewelacyjna kukurydza. Mówię, będą one w mieszankach Goldwings, nie wszystkich, ale tych bardzo, powiedzmy, prestiżowych, lotowych karmach. Też, no mówię, no chciałem przy okazji teraz powiedzieć, no jest ten okres lęgowy. Bardzo dużo ludzi dzwoni się, pyta jak, co tam. No mówię, z tych programów jest bardzo dużo. Według mnie najważniejsze rzeczy to jest dobre minerały, dobre gryty i jakieś podstawy. Czyli tutaj minerały, NaturVet, VitalVet, podstawa drożdżowa plus zioła, elektrolity. Bardzo ważna sprawa przy wychowie młodych. Nie zapomnieć o elektrolitach. Te akurat elektrolity są jeszcze lepsze, bo to są elektrolity z całą zawartością aminokwasów. Czyli przy dobrej karmie i te elektrolity jest, no mówię, super wychów młodych. Glukon to są glukozy z witaminą. Też nie zapominajmy, teraz w tych pierwszych okresach karmienia gołębie bardzo dużo potrzebują też węglowodanów. Jest zimno, ten okres bardzo je osłabia, czyli czym więcej mamy do czynienia z wychowem młodych w tym okresie oczywiście, czyli i w tym zimnym okresie, czyli taki glukon jest bardzo, bardzo przydatny. Też dużo ludzi dzwoni i mówi o, że młode zaczynają później piszczeć w gniazdach, jak są takie większe, co zrobić. Polecam CandyVet Max. Działa rewelacyjnie. Jeżeli tylko zobaczymy, że w gniazdach się teraz zaczyna gdzieś robić mokro, czyli coś źle przygotowaliśmy może na początku sezonu. No jeżeli takie coś nam wyskoczyło w gołębniku, no nie ma lepszej rzeczy niż CandyVet, niż CoxyVet na CoxyVet Max do wody, lub go na karmę sobie przeliczyć, na karmę później zasypać VitalVetem lub MykoVetem. No i jest rewelacyjnie. Można też spróbować samym diarowetem, zaraz, nie wiem czy pamiętacie, to jest diarowet. Można też spróbować samym diarowetem przy wychowie młodych, też bardzo, bardzo skuteczny sam diarowet. Ale no mówię, można wszystko zastąpić VitalVet, żebyśmy mieli bardziej tak, powiedzmy, zbilansowane te źródło witaminy B, chociaż tu jest wszystko i witamina B, i aminokwasy, zioła. No jest to jest kompletny środek, ale tak samo możemy zastosować CombiVet. No to jest, mówię, żel, on jest w żelu. Też dużo ludzi się pyta, bo on był kiedyś bardziej płynny, teraz jest żelowaty, gdyż ma dodane więcej kolagenu. Czyli jego substancja jest taka, powiedzmy, bardziej żelowa. A wracając tu do karm, czyli karmy jak najbardziej odpowiednie dla wychowu młodych, czyli karmy
typowo do wychowu młodych, plus te na przykład dodatki, dobry gryt, dobre minerały i mamy sprawę naprawdę załatwioną. Nie musimy tam kombinować nie wiadomo co. Tutaj na przykład karmy takie jak BKM odchowowa, idealna karma, czy jest ta ZBK bez kukurydzy. Ona jest tańszą karmą, ale naprawdę jest przepiękną karmą. Ta w tych białych workach, ten ZBK. Czyli polecam, jeżeli ktoś by gdzieś szukał, to praktycznie w wszystkich sklepach, które mają karmy firmy Goldwings, te mieszanki znajdziemy. A tu jeszcze raz sobie popatrzmy na te kukurydzę. Bardzo ładna kukurydza, drobna, czyściutka, bez żadnych końcówek czarnych, czyli super, super wyrosła. To są już odmiany, które będą rosły u nas w Polsce coraz lepiej, bo mówię to z czasem tutaj przychodzi tak, że no mówię, kiedyś głównie odmiany, które rosły w Polsce, to większe odmiany, te końskie zęby albo żółte, takie duże kukurydze, tak jak tu na kolbach, te są już też bardzo fajne, ale to już jest rewelacja. To już jest rewelacja, siła kiełkowania bardzo duża, czyli warto polecić. O, no. Czyli jeszcze raz, przy wychowie młodych nie zapomnijmy o podstawach, o dobrej karmie, jeżeli coś się dzieje, Coxivet, Diarovet, tak jak wspomniałem, mamy kłopot z głowy. No i oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, chociaż raz w tygodniu przy wychowie młodych, żebyście nie zapomnieli o oleju. Olej Omega. To jest na tranach olej, czyli to, co gołębie najbardziej potrzebują.